Tam przed pięknym budynkiem, budynek XXI wieku, ale w budynku siedzą ludzie, którzy nie mają pojęcia o szkodach i krzywdzie, jakie robią ludziom w środowisku i w terenie. Wystarczyło, żeby ci ludzie siedzący w tym budynku ruszyli tyłki, przyjechali zobaczyć do Bełchatowa, Złoczewa, Konina, Kleczewa, Czościsłowa i zobaczyli, jakie szkody robią tym ludziom tam na dole. Ubezpieczając te molochy z pieniędzy podatników, wyprowadzając te pieniądze do niemieckich spółek. Nie może być tak, że firma w XXI wieku wspiera archaiczny węgiel brunatny czy kamienny. Węgiel, który powinien być w ziemi i tam pozostać do końca życia. A ta warta tu, w tym budynku ubezpiecza to niszczenie środowiska, niszczenie zdrowia, odpompowanie miliardów metrów sześciennych wody. Przyczyniając się jednocześnie do kilkuset przedwczesnych zgonów rocznie spowodowanych spalaniem paliw kopalnych w elektrowni konińskich na przykład. Nie możemy pozwolić na to, żeby kosztem naszego zdrowia, naszej przyszłości, garstka ludzi siedzących w pięknych, granitowych budynkach śmiała się z ludzi na dole. Nie pozwolimy. Tak długo będziemy walczyć, aż te bloki runą! Brawo! Obudźcie się, prezesi kierowani przez koncerny zagraniczne. Przestańcie ubezpieczać ZEPAK, PGNiG i inne firmy, które zabijają nas i nasze dzieci. Chcemy zostawić ten świat naszym dzieciom i wnukom taki, jak nam zostawili rodzice, a nie, że tereny, które opuszcza kopalnia, są pustkowiem, z wymarłym pustkowiem, bez wody, bez życia. Jak długo jeszcze będziecie przykładać rękę do zabójstwa? Mogę to powiedzieć głośno, zabójstwa, bo to powoduje przedwczesne zgony, jak powiedziałem. Nie możemy do tego dopuścić, są tutaj i starsi ludzie, i dzieci, i oni widzą, patrzą nam wam na ręce, na wasze ręce. Nie powiem upaprane czym, błocie. Błocie, którym powinniście się spojrzeć na te ręce i zdecydować o zakończeniu ubezpieczania tych szkodliwych inwestycji. Dziękuję bardzo. Brawo. Brawo.